Dobry wieczór Państwo. Wpadło mi właśnie w oczy ogłoszenie. Ogłoszenie pewnej kancelarii. Nie wiem jakiej, znaczy co to za kancelaria w ogóle, ale proponują nam wszystkim, no nie wszystkim, niektórym, że odkupią nasz kredyt frankowy. No. Czyli. Odkupił nasz dług. Nie czyjś dług, który my mamy jako swoją wierzytelność, tylko nasz dług. No i od razu przypomniały mi się różne boje z Frankowiczami. Więc dzisiaj będzie o frankach i kwantach. Dlaczego tak? No to właśnie opowiem. Ja rozumiem. Że jak ktoś jest mi winny stuwę, ale jakoś nie mogę wyegzekwować tej stuwy mojej od niego, to ktoś może mi zaproponować, że da mi 90 już teraz, natychmiast. A sam będzie dochodził od mojego dłużnika tej stuwy. No więc on zarobi dychę za tę fatygę, za pieniądz w czasie. Bo on dostanie stówę tylko troszeczkę później. Albo może nawet nie całą stówę, ale 99. On to sobie skalkuluje. Tymczasem propozycja dziś jest zupełnie inna. Jesteś winny bankowi 100, to my Ci damy dychę i nie będziesz musiał już nic płacić. Wszystko inne bierzemy na siebie. To znaczy, mam minus 100, bo jestem 100 winny, a dostanę 10. Czyli jestem 110 do przodu. Kupowanie długów nie czyichś od kogoś, tylko od tego, kto jest dłużnikiem, to jest bardzo ciekawa historia. Ale żeby ją zrozumieć, to trzeba otworzyć mózg na to, jak działa ten system. Ja to tłumaczyłem wielokrotnie. Jak pojawił się taki film pod tytułem Banksterz, to twierdziłem, że te pieniądze, które mają dostać frankowicze, których po pierwsze sami nie będą musieli płacić, więc zyskają, a po drugie, które banki będą musiały im oddać, więc podwójnie zyskają, to nie są jakiekolwiek pieniądze, które oni dostaną od banków. Ani od banków, ani od ich akcjonariuszy, bo ten system tak nie działa. Tylko trudno jest przeciętnemu zjadaczowi chleba zrozumieć, jak on działa. Wypierają pewne oczywistości. Nie ma w tym nic dziwnego. Ostatecznie. Albert Einstein, dzięki któremu odkryciom, którego równaniom którego doszliśmy do teorii kwantowej, do końca życia nie wierzył w teorię kwantową. On mówił: Bóg nie gra w kości. Jak sobie dziś posłuchamy wykładów na temat tego, jak zachowują się fotony, to jak jest dobry wykładowca, potrafi to bardzo przejrzyście wyłożyć. To jest. Niezrozumiałe, ale jest zrozumiałe. Jak to jest możliwe? No bo to jest bardzo nieintuicyjne. Jeżeli jednak mamy otwarty umysł, to jesteśmy w stanie się zorientować. Może nie zrozumieć, że Feynman twierdził, że jak ktoś mówi, że rozumie fizykę kwantową, to znaczy, że nie rozumie fizyki kwantowej. No bo to naprawdę jest nieintuicyjne. I z tymi kwantami, i z tymi pieniędzmi z banków. Bo z kwantami to jest tak, że jak postawimy sobie szkło, to to szkło część światła przepuszcza, część światła odbija. No i możemy w kucie szkła zrobić takie szkło, które dokładnie połowę światła przepuszcza, połowę odbija. No a co to jest to światło? No, no Fala, ale na tę falę składają się fotony. I możemy mieć takie szkło, przez które połowa tych fotonów przeleci, a połowa się odbije, tylko my nie wiemy, które to. I to jest niepojęte na zdrowy rozum, ale tak to właśnie jest. I tak samo jest z tymi pieniędzmi w bankach. Otóż tam pieniędzy nie ma. Jak w ZUSie? co chwila, ktoś się mnie czepia, że powiedziałem, że ZUS bankrutuje. Ja nigdy nie powiedziałem, że ZUS bankrutuje. Zawsze mówiłem, że ZUS ma się świetnie. Ja mówiłem, że system bankrutuje. Powtarzam to po raz kolejny ten system razem z OFE. Bo w tym ZUSie nie ma pieniędzy, one mają być. one mają być z tych, co ludzie je będą płacić. Tylko ludzie do zus płacą pod przymusem składki. Natomiast do banków Ludzie przychodzą po kredyt i z własnego wyboru zobowiązują się zapłacić odsetki. No więc banki, udzielając kolejnych kredytów, udzielają tych kredytów z tego zobowiązania, że inni spłacą im dług, który w tych bankach zaciągnęli. To też jest nieintuicyjne, ale tak właśnie. Jest. Takie ogłoszenie prasowe o tym, że ktoś odkupi od nas nasz dług, a nie naszą wierzytelność, jest świetnym tego potwierdzeniem. No bo jeżeli my nie będziemy płacić naszych długów do banków, to będą musieli płacić je inni. I to też jest nieintuicyjne, dlatego Frankowiczom i ich pełnomocnikom przez lata łatwo było hejtować ludzi, którzy próbowali tłumaczyć, jak fizykę kwantową, te nieintuicyjne rzeczy. Nie ma darmowego lunchu, nie ma darmowych pieniędzy. W bankach. Pieniądze akcjonariuszy i depozytariuszy są niewielkie w stosunku do tego, co te banki pożyczają. Money is adept. Te pieniądze, które my dostajemy, to jest dług kogoś innego. W taki sposób to sobie działa. Ale pojawił się nowy temat. Nowy temat, który być może lepiej uzmysłowi. Niektórym, na czym dowcip z tym odkupowaniem długów polega. Otóż warszawski sąd zdecydował się otworzyć postępowanie w sprawie pozwu zbiorowego Frankowiczów przeciwko a, 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 znaczy, przeciwko Skarbowi Państwa! Niektórzy nie są w stanie zrozumieć nawet i tego, że skarb państwa nie ma żadnych swoich pieniędzy. Ma tylko te, które odbierze podatnikom, albo które pożyczy od kogoś innego, najczęściej od banków, za zobowiązanie do spłaty tego, co pożyczy. No oczywiście. Dla banków to jest świetny kredytobiorca. Z bardzo prostego powodu. Ten kredytobiorca zawsze pójdzie do swoich poddanych, no to znaczy podatników, po to, żeby wziąć te pieniądze, żeby móc oddać bankom ten kredyt, który zaciągnął na to, żeby mieć pieniądze dla części swoich poddanych, czyli podatników. I pytanko. Wiedzieliście, słyszeliście może o tym, żeby jacyś walczący z banksterami ludzie krytykowali pomysł PISU, który ma być kontynuowany przez PO, dopłat do kredytów, słynny kredyt 2%. Teraz będzie 0%. Na kogo spada? Odium ze strony tych, którzy krytykują, którzy coś są w stanie zrozumieć, choć nie do końca, i krytykują ten mechanizm. Odium spada na deweloperów. Owszem, deweloperzy zyskają. Ciut, ciut. Deweloperzy zyskają, dlatego że popyt na ich mieszkania będzie się utrzymywał, może nawet troszeczkę się zwiększy zgodnie z keynesowską. Z zasadą wszystko można wyprodukować, w mieszkaniach budować, pod warunkiem, że ktoś to kupi. No ale żeby ktoś mógł kupić, to ten ktoś musi mieć pieniądze. Żeby mógł mieć pieniądze, to trzeba prowadzić odpowiednią politykę podatkową i monetarną, albo właśnie pieniężną w znaczeniu bankowym. No politykę monetarną, z jednej strony prowadzi bank centralny, ale z drugiej strony prowadzą politykę. Pieniężną państwa, także barki komercyjne, na licencji tego państwa, działające, które mogą kreować pieniądz kredytowy. Bo pieniądz, nazywany pieniądzem bankowym, jest tak naprawdę pieniądzem kredytowym. Bank daje ci pieniądze. Na podstawie zobowiązania kogoś do spłaty jego długu. No i z tego wszystkiego wypisali się Frankowicze, mówiąc, że my płacić nie będziemy, wręcz przeciwnie, to wy macie zapłacić nam. No, najpierw to byli bankierzy, ci straszni bankierzy, teraz to jest skarb. Państwa. No ale skarb państwa to są ci podatnicy właśnie. Oczywiście mogą tu się pojawić zwolennicy Modern Monetary Theory, czyli MMT, czyli More Money Today, którzy będą wspierać ten proces myślenia. No bo oni mówią, że państwo ma swoje pieniądze. Dlaczego? No bo. Ma bank centralny, i ten bank centralny może nadrukować tych pieniędzy, i dzięki temu, że bank centralny nadrukuje tych pieniędzy, to je państwo odda Frankowiczom za cierpienia, których oni doznali. No bo rzeczywiście, to z tym pełna zgoda, byli tacy kredytobiorcy, którzy zostali źle potraktowani przez banki, których najpierw źle potraktowało życie, mieli pecha generalnie rzecz biorąc. Ale to była garstka, i teraz budujemy na podstawie tej garstki, jak w filmie pod złem pewną relację. Że to wszyscy są tymi nieszczęśnikami, którzy muszą dostać pieniądze. Dotąd sprzedawano narrację, że dostaną je od banków. Twierdzenia takich tam maluczkich. Ugh. Jak ja, że od banków to oni mogą dostać tylko jako od bo tak naprawdę to oni dostaną je od innych kredytobiorców, od innych klientów banku. Nie trafiały do wyobraźni, tak jak fizyka kwantowa nie trafiała do wyobraźni samego Einsteina. No ale teraz mamy już pozew zbiorowy nie przeciwko bankom. Pozew zbiorowy mamy przeciwko skarbowi państwa. Można, teraz musiałby budować narrację, że skarb państwa to skarb państwa. Skarb państwa ma swoje pieniądze. Ale jeszcze raz powtórzę, nie ma swoich pieniędzy. Ma te, co weźmie od podatników. Czyli tak naprawdę pozew Frankowiczu przeciwko Skarbowi Państwa, jest dowodem na to, że Frankowicze chcą pieniędzy nie od banków, tylko od was. Dotąd było tak, że chcieli od was tych pieniędzy, jako Klientów banków, bo miały płacić wam bezpośrednio banki. Teraz chcę od Was tych pieniędzy jako podatników, bo chcę pieniędzy od Skarbu Państwa, czyli od Was. Może na tym etapie będzie łatwiej wytłumaczyć pewne mechanizmy tej fizyki kwantowej, bo generalnie rzecz biorąc, jak powiedziałem przed chwilą. To, co robią banki z emisją pieniądza, troszeczkę przypomina fizykę kwantową. Jest nieintuicyjne, niezrozumiałe, no ale na koniec te fotony gdzieś są. I te pieniądze też są. Przychodzicie do banku, macie nawet w banku rachunek. I na tym rachunku macie 100. Bo pracodawca wypłacił wam wynagrodzenie. No i ten pracodawca wam. Wypłaca to wynagrodzenie co miesiąc już od paru lat, przychodzicie do banku i bank ocenia Waszą zdolność kredytową. Ocenia Waszą zdolność kredytową i wy y, jesteście w tej puli, która tę zdolność ma. Bo teraz uwaga, uwaga. Kredyt to jest coś, co wy macie. Credibility. Zdolność kredytowa. To nie jest coś, co bank daje. Bank tylko to ocenia. Ocenia ryzyko, że będziecie tą częścią kwantów, która przez to szkło przeleci albo nie przeleci. No bo trudno jest bankowi ocenić ostatecznie, który dokładnie klient kredytu mu nie spłaci. Albo będzie miał problemy z spłatą tego kredytu. Albo nie spłaci części tego kredytu. Natomiast na podstawie rachunku prawdopodobieństwa jest w stanie określić, ilu będzie tych klientów, tak mniej więcej, i jaki procent tego, co bank pożyczył, do banku z powrotem nie trafi. Czysta probabilistyka. No i przychodzicie do tego banku, i na tym waszym rachunku w banku bank mówi: Nie macie 100, macie 1000. Klik, klik. Skąd bank wziął te pieniądze? No, akcjonariusze mu przynieśli? No nie. Inni klienci mu depozytów tyle naznosili? No nie. Bank ma te pieniądze dzięki temu, że inni wasi koledzy mają kredyty i bankom muszą je spłacać. Teraz, jak się część tego towarzystwa z tego systemu wyłamuje, to pojawia się problem. I co się dzieje dalej? Państwo nie może do tego dopuścić, żeby system się zawalił. Dlaczego nie może państwo tego dopuścić? No bo państwo przychodzi do tych banków, żeby pożyczyły mu te pieniądze. No może jakby jakiś zwolennik. Moore Money Today został ministrem finansów. To by skarb państwa nie musiał robić jakichś aukcji na bony skarbowe i sprzedawać inwestorom, także bankom, bo przecież brałby od NBP. Ale póki co jakoś jeszcze MMT nie ma takiego przybicia, więc minister finansów chodzi po rynku i zbiera te pieniądze. Skąd Banki mają te pieniądze, żeby kupować te obligacje skarbu państwa? No, z tego systemu, z tego systemu, który oparty jest na tym długu. Bo przecież ten skarb państwa, który sprzedaje bankom te obligacje dziś, to on sprzedał im te obligacje miesiąc temu, rok temu, 10 lat temu. No i banki mają pieniądze na kupowanie. Od Skarbu Państwa tych nowych, dzisiejszych obligacji dzięki temu, że mają zobowiązanie Skarbu Państwa sprzed miesiąca, sprzed roku, sprzed pięć, dwóch lat, pięciu dziesięciu, bo te bony skarbowe mają różny termin zapadalności i tak to sobie funkcjonuje. No i dlatego, proszę Państwa, i PiS, i PO, wiedząc, że może być kłopot z tym mechanizmem kreacji pieniądza bankowego upierają się przy pomyśle kredyt 2% albo kredyt 0%, bo owszem, tak jak powiedziałem, zarobią po części deweloperzy, po części skorzystają kredytobiorcy, bo będą mieli niższe raty niż by mieli, gdyby tego systemu nie było. Ale kto najbardziej skorzysta? Najbardziej skorzystają banki. Te banki, których frankowicze mieli puścić w skarpetkach, które miały zbankrutować, a... Mają najwyższe zyski w historii. To jak to się dzieje, że banki mają takie zyski choć przegrywają procesy z Frankowiczami po kolei. No właśnie, mają takie zyski, dlatego że tak jak mówiłem 5 lat temu, 10 lat temu, jak cała ta, ten cały Charmider się zaczął, będziemy płacić my. Wszyscy, my wszyscy jako klienci banków, a teraz się już nawet okazuje, że jako podatnicy, sąd uznał, że roszczenie Frankowiczów jest do skarbu państwa dopuszczalne. Zobaczymy, czy uzna jego zasadność. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak, że sędziowie każą nam jako podatnikom płacić za głupotę. Frankowiczów. Za głupotę polegającą na tym, że nie wiedzieli, że kurs franka tak jak dolara, euro, funta, się zmienia. Oni wszyscy jeżdżą na wakacje, więc wiedzą, że kursy się zmieniają, że jak zapłacą za hotel, który sobie zarezerwowali na lipiec albo sierpień w marcu. No to będą mieli zapłacone. A jak poczekają do zapłaty do lipca albo sierpnia, to kurs się może zmienić. No ale jak brali kredyt we frankach, to oni nie wiedzieli, że kurs się może zmienić. Znaczy, no dobra, wiedzieli, że kurs się może zmienić, ale nie przypuszczali, że aż tak dużo się może zmienić. I stała im się krzywda. I za tę krzywdę będziemy musieli zapłacić. Co prawda. W tym wypadku, w wypadku roszczeń do skarbu państwa, to oni też będą musieli zapłacić. No bo oni też są tymi podatnikami, od których skarb państwa będzie musiał wziąć pieniądze, żeby im oddać. Tylko że podatników jest tam jakieś 25 milionów, a tych kredytobiorców, którzy mają kredyty frankowe, jest kilkaset tysięcy. Więc jako kredytobiorca oni zyskają więcej niż zapłacą jako podatnik. Bo podatników jest więcej, dlatego że podatnikami są również ci, którzy nie są krętobiorcami. I tu ciekawostka jest, mamy populację, populacja się nazywa Polacy i w tej populacji Polaków e, jest. Jakaś grupa ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach, w mniejszych miastach, na wsiach jest grupa e, na przykład sędziów, m, adwokatów, e, dziennikarzy ekonomicznych. Kierowców, tirów, albo taksówkarzy, e, albo no, kogokolwiek, tak, fryzjerów na przykład. I my możemy policzyć, ile w populacji pod tytułem Polacy mieszkający w Polsce jest takich fryzjerów. Teraz mamy drugie kryterium. Polacy, którzy są kredytobiorcami. No i Okazuje się, że w populacji Polacy, którzy są kredytobiorcami, też są jakieś proporcje. Tych, którzy mieszkają na wsi, tych, którzy mieszkają w małych miastach, tych, którzy mieszkają w dużych miastach, fryzjerów, e, kierowców tirów i tak dalej i tym podobne. No a potem dokładamy jeszcze jedno kryterium. I to kryterium brzmi e, Polacy, którzy są kredytobiorcami we frankach. I tu, proszę Państwa, robi się mały kolapsik. No bo się okazuje, że w tej akurat populacji jest zdecydowanie większy odsetek pewnych kategorii Polaków niż w ogólnej kategorii Polacy, niż nawet w kategorii Polacy, którzy mają jakiś kredyt. Otóż wśród tych, w tej kategorii Polacy, którzy mają kredyt we frankach, jest zdecydowanie nadreprezentacja. Uwaga, uwaga. Sędziów, adwokatów, radców prawnych, dziennikarzy ekonomicznych, różnych celebrytów, no i oczywiście mieszkańców dużych miast, a nie małych miasteczek, czy wsi, czy tych kierowców tirów, czy te kosmetyczki, czy jeszcze tam kogoś innego. No właśnie. To pozwala przypuszczać, że akcja pod tytułem Bankster, że akcja pod tytułem odszkodowania od banków, pod tytułem odszkodowania od skarbu państwa ma wielkie szanse powodzenia, bo ma duże wsparcie tych, którzy należą do tej grupy, która więcej skorzysta niż straci. Gdyby to banki musiały im zapłacić, to oni jeszcze mniej musieliby zapłacić, bo oni też są klientami banków, tak? Żeby cokolwiek zrobić, trzeba mieć rachunek. Więc opłaty za te rachunki wzrosły. Wzrosły, proszę Państwa, znacznie. Wszyscy to wiecie, że musicie więcej zapłacić za przelew, za prowadzenie rachunku, za wyciąg bankowy, którego nawet nie potrzebujecie, no ale przecież oni. Jest, czego wam dostarczyć. No właśnie. I to wszystko składa się na opłaty bankowe. tym wszystkim partycypują również ci, którzy mają kredyty we frankach. Ale teraz pojawi się jeszcze partycypacja z innego powodu. Jak skarb państwa będzie miał zapłacić frankowiczom odszkodowania, ale nie tylko frankowiczom. Także tej kancelarii, co to się ogłasza, że odkupił Was ten dług. No to będzie musiał pożyczyć pieniądze w bankach albo już zabrać je od podatników. Tak to funkcjonuje. Czy jest nadzieja, że w końcu ktoś to zrozumie? Niewielka. No ostatecznie. Einstein do śmierci nie zrozumiał teorii kwantowej. Więc nie byłbym specjalnym optymistą. Narracja, że to banki albo skarpaństwa będą płacić, będzie przybiała się cały czas do opinii publicznej, a ci, którzy mówią: "Zobaczcie, jak się zachowują te cholerne fotony", tak w sposób całkowicie nieintuicyjny i tak samo jest tymi pieniędzmi w systemie pieniądza Fiat, pieniądza fiducjarnego, będą traktowani z przybróżeniem oka. Dobra. To tyle na dzisiaj. Przemyśleń po tym, jak przeczytałem ogłoszenie, że ktoś kupi ode mnie mój dług. Tylko ja go nie chcę mu sprzedać. Dlatego, że e, owszem, kasa jest ważna, ale jeszcze ważniejsze jest samopoczucie i e, prawo do mówienia różnym ludziom przykrych rzeczy. Przez wszystkie te lata, kiedy mówiłem, jak to będzie, i właśnie tak jest. Mamy pozew przeciwko skarbowi państwa, czy podatnikowi. E, Nazywany byłem banksterem. Teoria była taka, że pracuję dla banków, mimo że nigdy dla żadnego banku nie pracowałem, wręcz przeciwnie prowadziłem kilka procesów odszkodowawczych przeciwko bankom, albo prowadziłem przeciwko bankom procesy, w których banki domagały się zwrotu pieniędzy, na przykład z takiego toksycznego produktu, który się nazywał opcja walutowa. No ale Właśnie dzięki temu, że nie sprzedam nikomu swojego kredytu, mogę śmiało mówić to, co mówię. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.